słyszałaś? Ups. Co to było? No kot. Jaki kot? Co za kot? No mój. Skąd ty masz kota? Następny zwierz w domu? Przecież to jest kot Marioli. To był kot Marioli, teraz jest mój. Dała ci go? Dała. No? Przestań wyrzucać słuchawką. No przecież mi go dałaś. No to co, że się rozmyśliłaś? To nie jest przedmiot. Polubił mnie. Co? No dobra. Mariola zdenerwowała się na kotka i powiedziała, że jest utrapieniem tego domu. Ja na to, że to zwierzątko, które działa instynktownie i to nie jego wina. No to ona do mnie, że jak jestem taka mądra, to mogę go sobie wziąć. No to ja na to, że dobrze. To ona na to, że dobrze i mi go dała, a teraz mówi, że to jej kot i że go ukradłam i że mam oddać. No to oddaj. Nigdy. Poczta przyszła. Sąd rejonowy, taki a taki, obywatelka, nakazuje poddać się badaniu krwi w celu ustalenia prawa do opieki nad kotem Marianem, przebywającym obecnie w posesji zamieszkałej przez obywatelkę.